nie mogę. Dzień dobry. Józiu. Cześć Andrzej. Na prawo! Patrz! Chowaj! Stoj! Lewo! Na prawo! Zobacz! 11 listopada 1918 roku Polska powróciła na mapę Europy, odzyskując niepodległość. To symboliczna data, bo w tym dniu Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu tylko władzę nad wojskiem. Dopiero 3 dni później otrzymał on władzę cywilną, która obejmowała niedużą część dawnych ziem polskich. Nasza niepodległość, granice dopiero się ukształtowały i ten proces po licznych wojnach i powstaniach zakończył się praktycznie w 1923 roku. Zdaniem wielu historyków te pierwsze lata były kluczowe, bo nasza niepodległość wcale nie była pewna. Kilka razy wisiała na włosku. I gdyby nie wysiłek całego narodu, Polska mogła znów popaść w niewolę. Trzeba też docenić, że dość szybko udało się scalić w jedno państwo ziemię 3 zaborów, rządzące się odmiennymi systemami prawnymi, różniące się organizacją administracji i poziomem rozwoju gospodarczego. Świętem narodowym 11 listopada stał się w 1937 roku, ale znaczenie daty wzrosło zwłaszcza w latach II wojny światowej i w okresie Polski Ludowej, gdy najpierw Niemcy, a potem sowieccy i polscy komuniści zabronili świętowania rocznicy odzyskania niepodległości. Dziś w wolnej Polsce niech radość z odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli będzie źródłem naszej jedności i siły. Kiedy biało-czerwona flaga zostaje wciągnięta na maszt, mamy każdorazowo do czynienia z manifestacją przywiązania do wszystkiego, co polskie. Nasz wielki rodak Roman Dmowski zwykł mawiać: wszystko, co polskie, jest moje. Wolno mi być dumnym z tego, co w Polsce jest wielkie. A zatem, wpatrzeni w wielowiekową tradycję, dumni z historii naszego narodu, odśpiewajmy hymn Polski. Patrz na prawo. Patrz. Podszedł flagowy. Patrz. Flagę państwową podnieść. Thank you.
Chodź! W imieniu prezydenta miasta Lubina, pana Roberta Raczyńskiego, witam wszystkich przybyłych gości. Pana podpułkownika Janusza Tuckiego, reprezentującego dowódcę 10. Brygady Kawalerii Pancernej. Witam starostę powiatu lubińskiego, pana Adama Myrdę. Witam wójta gminy Lubin, pana Tadeusza Kielana. Witam jego ekscelencję, biskupa Marka Mendyka, biskupa pomocniczego diecezji legnickiej wraz z duchowieństwem. Witam parlamentarzystów i samorządowców. Witam poczty sztandarowe. Witam przedstawicieli spółek i jednostek miejskich oraz szkół i przedszkoli miejskich. I wreszcie witam wszystkich mieszkańców Lubina i okolic. Stajemy dziś do apelu przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, by uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej. 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. Dzisiaj my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. Kompania honorowa 10. Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa odprawi teraz niepodległościowy apel pamięci. Patrz, apel pamięci. Kombatanci i weterani walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Lubina, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do apelu w Lubinie, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. Dzisiaj my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. Wołam idących szlakiem ku niepodległości, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych, bohaterów Nocy Listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Stańcie do apelu! Wzywam legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy korpusów polskich w Rosji oraz Błękitnej Armii, powstańców wielkopolskich i śląskich, obrońców Kresów Wschodnich i Lwowa, kadetów, harcerzy, strzelców, sokoli, drużyniaków, członków innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną i akademicką. Stańcie do apelu! Ciebie wzywam, marszałku Józefie Piłsudski, który w dniu 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego Wojska Polskiego. Wołam współtwórców niepodległego państwa polskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego oraz generałów Józefa Hallera i Józefa Dowbor-Muśnickiego. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy, którzy własną krwią i ofiarą życia wykuwali niepodległość oraz granice II Rzeczypospolitej. Wołam obrońców ojczyzny, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Do apelu!
Przywołuję bohaterów wrześniowych i październikowych bojów 1939 roku. Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, pierwszej i drugiej Armii Wojska Polskiego oraz Polskiego Państwa Podziemnego i powojennego podziemia niepodległościowego. Stańcie do apelu! Wołam żołnierzy polskich, którzy oddali swe życie w różnych regionach świata w imię praw człowieka i demokracji. Stańcie do apelu! Do was zwracam się, potomni. Niech bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej i ich czyny pozostaną na zawsze w waszej pamięci, w historii Polski i dziejach narodu polskiego. Chwała bohaterom! Cześć i pamięć! Dla uczczenia święta niepodległości. Salwa honorowa! Marsz! Drugi szereg! Drugi! Marsz! Na pas! Broń! Do salwy honorowej! Trzeba! Ładuj! Salwą! Chodź! Ładuj! Salwą! Chodź! Ładuj! Salwą! Chodź! Zabezpiecz! Broń! Na pas! Broń! Przez pierś! Broń! Drugi szereg, krok na wprost, marsz! Na prawo, patrz! Co niejednokrotnie podtrzymywało na duchu naszych przodków w kluczowych momentach polskich dziejów były pieśni patriotyczne. Wśród nich napisana przez Marię Konopnicką Rota, do odśpiewania której zapraszam młodzież i wszystkich zgromadzonych. Następna pieśń doskonale obrazuje entuzjazm i radość, z jaką do boju o wolną Polskę wyruszyła pierwsza kompania kadrowa. Proszę również o włączenie się do wspólnego śpiewania.
barwnej postaci marszałka Piłsudskiego napisano już chyba wszystko, dlatego będzie lepiej, jeśli o nim po prostu zaśpiewamy. Pieśń o wodzu miłym. Teraz o złożenie wieńca w imieniu mieszkańców Lubina proszę gospodarzy dzisiejszej uroczystości, pana prezydenta miasta, pana Roberta Raczyńskiego oraz pana podpułkownika Janusza Tuckiego, reprezentującego dowódcę 10. Brygady Kawalerii Pancernej. Złożenie wieńca proszę starostę lubińskiego, pana Adama Myrda. Złożenie wieńca proszę wójta gminy Lubin, pana Tadeusza Kielana. Złożenie wieńca proszę przedstawicieli Rady Powiatu.
O złożenie wieńca proszę przedstawicieli Rady Miasta. O złożenie wieńca proszę przedstawicieli Powiatowej Rady Kombatantów. I o złożenie kwiatów proszę przedstawicieli spółek, jednostek miejskich, pocztów oraz szkół i przedszkoli. Thank you.
Drodzy Państwo, w imieniu gospodarza miasta, pana prezydenta Roberta Raczyńskiego, dziękuję wszystkim zgromadzonym za przybycie na dzisiejszą uroczystość. W sposób szczególny dziękuję kompanii honorowej 10. Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa, orkiestrze górniczej działającej przy Zespole Szkół nr 1 w Lubinie i uczniom szkół podstawowych wraz z opiekunami, którzy uświetnili dzisiejszą uroczystość. Jednocześnie pragnę zaprosić Państwa na piknik wojskowy, który o godzinie 14 rozpocznie się już na Błoniach przy ulicy Wrocławskiej. Patrz na prawo, patrz! Kompania honorowa, odmaszerować. Moja, chodź tu! Brawo! Zwrot! Dobra! Chodź! Drodzy Państwo, na koniec zaśpiewajmy wraz z najmłodszymi piękną pieśń patriotyczną Szara Piechota.
Tylko rozumiesz, uwiecznimy i na grochówkę idziemy. Chodź. Aha, to tu kolejka chyba, patrz, do grochówki. No chodź, staniemy. A godzina, no co tam godzina? 2:05. Idziemy, stajemy. Co to jest, do kolejka do czego? Na grochówkę. Na grochówkę, dobrze, stoimy.